Witam ponownie. Wygląda na to, że mamy przed sobą bardzo, bardzo trudne zadanie. Arena, na której będziemy musieli się zmierzyć z przeciwnikiem, którego ścigałem tutaj od początku. To nie musi się udać za pierwszym razem. Ale może. Mam nadzieję, że jestem przygotowany. Zamrażanie. Błyskawice, które powinny zadawać więcej obrażeń. No i przede wszystkim ogień. Wrony się zerwały do lotu. Coś tu jeszcze leży, fragment jakiejś historii. You've enjoyed quite the lucky streak, but that's ending now. You and I have an old debt to settle, Captain. Your wife? She was an easy kill. You'll be the same. You're not paying attention. I thought you wanted to avenge that slut. You'll have to do better than that. Ach! Dobrze, że się schowałem za kamieniem. Spróbujmy. Bleed for me! Give me a show! Lander. Dobra. Chyba trzeba rozwalić tego wielkiego łajdaka. Rozbili mi jedną tarczę już. Błyskawica. Decided to put up a fight, have we? Nie mam czasu, żeby rzucić obszarowy. I thought you wanted to avenge that slut. You'll have to do better than that. Dobra. Ach, zamroziła mnie znowu. Cały czas wyłażą spod ziemi łajdaki. Jest. Łoch. Pokonałem ich. Miałem rację. Ta poczwara jak zginęła, to reszta też padła. Dobra, podniósł się poziom. Błyskawic. Uderzmy. Szanse na trafienie krytyczne w przypadku błyskawic. I znalazłem też trochę części. To jest obszarowy. Zobaczmy takie, które są... Pocisk, płonący pocisk. Ogniowy. Znaczy nie pocisk, tylko promień. Persistent missile. Wydłuży czas działania. To jest uderzający. Dobrze by było ich. Dobrze ich było, ale chyba działa. Już nie jestem pewny do tego pocisku. Ach, niech będzie. Na razie zostaniemy z tym, co mamy.
Czyli taki i taki. Plus podpalający. Ten podpalający nie zadaje jakichś tam zadowalających obrażeń. Nociro! Damn it! O, to nasza. Niechcąco. Jest. Coward Ruggiero. He's gotta be headed for the next reliquary. Dobra. Możemy odbezpieczyć kolejny sigil? Aha, tu możemy też zmieniać parę rzeczy. I potem między sigilami prawdopodobnie będzie można się szybko poruszać, przemieszczać. W tej chwili jeszcze... What? Nobody wants to surrender? Dobra. Spróbujmy tak. Twardziel. Długo wytrzymał. Mój mróz zadaje fantastyczne obrażenia, spowalnia. Mróz obszarowy. Ogień zadaje więcej obrażeń, ale nie zatrzymuje przeciwników tak skutecznie. To może być niezłe. Elegancko. Dobra. Można atakować obszarowo, nie zawsze trzeba czekać, aż będzie ten krytyczny efekt. Krytyczny efekt wymaga dłuższego przytrzymania. Holender. Ua. No to ładnie ich dopadłem. Mój lodowy sigil ma teraz wyższy poziom. Ice. Niech będzie zwiększenie szybkości rzucania tego zaklęcia. Chyba się dobrze to sprawuje. To jest obszarowy. Nie, nie. Nowa to jest... Dobra. Nowa to jest tarcza. Na razie w tarczę... Spróbujmy tak. Spróbujmy wrócić do podstawowych zaklęć. Chyba wolę pociski od tego promienia. Jest pocisk. Tylko jeden. Pair Destruction. I to zada obrażenia. Ale spowolni tylko trochę. Nie. Zostaniemy przy tym. Jakoś tak jestem. To chyba dosyć dobrze działa. To potrafi zamrozić przeciwnika tak, żeby się nie mógł ruszać. Przed nami kolejny sigil. Gdybyśmy zakończyli żywot szybciej niż bym chciał. To będę w stanie tutaj powrócić do życia. O, oh, Krips. Fantastic. O, strasznie podoba mi się język, znaczy sposób mówienia naszego bohatera. Jest taki dosyć zabawny.
czyli tutaj. Tak jest. Tak jest. Przytrzymać ich w chłodzie. Tak jest. Uciek. Chowają się skubańcy za kolumnami. Dobra, spłoną. Czyli mamy podpalenie, ale to zamrażanie działa fenomenalnie. Nawet nie potrzebuję tarczy odnawiać. Teraz poszło wyśmienicie. Płoń, płoń. Teleport też można użyć w taki bardzo specyficzny sposób. Można skoczyć do przodu, bo teleporty to są takie odskoki. Tylko... A, zmieniłem go. Dlatego właśnie nie mogłem odskakiwać. Moving Tactical Shield. Zobaczymy sobie, co ja dokładnie... To jest moja staza. Zaraz sobie sprawdzimy. Wszystko. Mogę doskoczyć i zamrozić, ale nie mam, przez to nie mam odskoków zwykłych. Spróbujemy to zmienić. Teraz mogę. Griffin, feel free to pitch in! Griffin! Damn it! Tak jest, przytrzymać go tutaj. Niech łajdak ginie. Kurde, jakiś twardziel. Ale wytrzymały. Padł. W nagrodę dostałem... Fantastycznie to działa. Tak jest. Poszedł w diabły. Elegancko. Eleganckie combo. Pytanie, na jak długo to wystarczy? Przeciwnicy są coraz silniejsi. Mam nadzieję, że na długo, bo bardzo przyjemnie się tak walczy. Mamy kolejny sigil. Znaczy, kolejny punkt oznaczony. Przestraszyłem się, że przeciwnicy będą. Zacząłem rzucać zaklęciami. Ale wygląda na to, że tu jestem bezpieczny. Przynajmniej na razie. Sprawdźmy, co to wspomnienie zawiera. Mój poprzednik radził sobie nieźle. Czy poprzedniczka?
była w opałach, ale Roth ją próbował ocalić. Chyba mu się udało. Roth? Roth? That used more power than I thought it would. I am afraid I can spare no more. The rest is up to you. Don't worry. Don't worry. I'll finish this. Thanks, Roth. Wydaje mi się, że ona nie dokończyła swojej roboty, zważywszy na to, że po pierwsze jest 12, po drugie ja tu jestem. Roth jest jakimś takim magiem, kimś niezwykle potężnym, kto w sytuacji zagrożenia przychodzi. Olender. I pomaga ludziom, wybiera magów, którzy jakby będą pośrednikami dla jego mocy. Co dostaniemy ciekawego? Charging Pool. A teraz? Paired Control, wydłużony czas działania. Rzućmy okiem, jak jest zbudowany dokładnie mój... Czy w kwestii... AOE mogę coś poprawić? Dłużej trwa ten obszar. To zadaje większe obrażenia. Dłużej trwa. A to szybciej się ładuje. Spróbujmy to. Ale tu chcemy zadawać obrażenia. Teraz tak, zrobiliśmy czar lodowy, działający na obszarze, który szybciej się ładuje. Żeby szybciej można było rzucać. I teraz zobaczmy, jak to działa. To będzie zadawało 89 obrażeń. Jeszcze raz sprawdzę. To jest tak, Paired Destruction. Czyli to jest obrażenia, 74.1, natomiast to jest Persistent Destruction. Nie będzie spowalniać, ale zada większe obrażenia zaraz. A, Paired Destruction spowalnia na dłużej, ale zadaje mniejsze obrażenia. Spróbujmy z tym. Potem można to zmieniać oczywiście. To się szybciej ładuje i zadaje większe obrażenia, ale spowalnia na trochę mniej czasu. Ale to nie szkodzi, bo ja spowalniam... tym. Holender. Groma ich tutaj. Z tymi strzelcami zawsze jest problem. Łajdaki. Obaj się rozpadli już. Udało się uskoczyć. Chyba został jeden. I załatwiony. Straciłem jedną tarczę. Chciałbym większe obrażenia zadawać tym podpaleniem. Wzmocniony promień. Spróbujmy poprawić mój loot. Powered Ray. Boże, no nie. Zwiększa szanse na obrażenia apokaliptyczne. Chyba jeszcze nie dorosłem, jeżeli chodzi o wiedzę do tego poziomu. Przywracająca defensywa. To jest taktyczna tarcza. Zobaczmy. Co tu można zrobić? Strategic Shield, Grounded, Tactical, Tactical. Jest tarcza strategiczna, ale teraz pytanie. Która z nich pozwala się przemieszczać, a która nie?
Znaczy przeskakiwać. To jest ciekawe pytanie. Rzućmy okiem sobie. No nie wiem. Będę jeszcze to analizował. Jestem młodym magiem cały czas. Początkującym. Sorry, I was a bit busy smashing up an ambush. Do you want my latest information? What have you got? The cult has some kind of magical device thing draining the reliquary. Oh, and there's a hideous demon creature guarding it. Oh. Oh, sure. Yeah, because why would I want to know specifics? No to będziemy się musieli zmierzyć z demonem, co? Znaleźliśmy następną modyfikację do kontroli. O, wygląda to naprawdę nieźle. I niestety piekielnie mrocznie także. A jest miejsce, w którym mogę odnowić tarczę. O, Holender. Jasny gwint. Potężne obrażenia powoduje. O! Niestety. Pokonali mnie. Bitch, what made that old man think I was ready for this? Holender. Na szczęście niedaleko, muszę się cofnąć. Chyba trzeba uważać na tego strzelca tam na górze, on zadaje potężne obrażenia. Gdzie on był dokładnie? Próbowałem uciec, ale chyba tu. Stój tu w lodzie, stój. Twardy. Padł? Ty już nie pożyjesz, cwaniaku. No teraz wiedziałem, skąd nadejdzie atak. A nieśmiertelność ma swoje zalety, co? Mi odbuduje jedną z tarcz. Niczego nie przegapiłem? Oprócz pięknych widoków, no ale znajdujemy się w dosyć mrocznym miejscu, więc może nie warto akurat na piękne widoki zwracać uwagi, co? Uwielbiam to budowanie czarów. Ale na razie ten zestaw, który mam, działa w miarę sprawnie. Chociaż tego, nie jestem pewny tego podpalenia. Cały czas będę próbował coś z tym zrobić. Może zamienić to po prostu na pocisk, który zadaje obrażenia. Elektryczności też nie wykorzystuję, tak jakbym... Ła. Zauważyłem... Ła. Padajcie, łajdaki. Jest. Pokonany kolejny. Nie, jeszcze tu są. Przytrzymać ich w... Fantastycznie. Dotarliśmy dalej. Oż ty! Ach,
załatwiony. Łajdak, Łotr, Łazęga. Tu można coś zgarnąć dodatkowego. Nie, chyba nie wykorzystuję tego podpalenia tak do końca. Powinienem jednak zdecydować się na trochę inny rodzaj obrażeń. Tak mi się wydaje. Jesteśmy przy następnej pieczęci i... pytanie, czy nic tu na mnie nie wyskoczy. Znienacka. Mamy kolejne punkty. Sprawdzę, czy mogę coś zrobić z tym pociskiem. Przecież to podpalenie jest fajne, no. A może... płomień. Casting. Co nam to da? Nie, to tylko debuffy, to tego nie chcemy. Ja tu muszę mieć destrukcję. 65 obrażeń na sekundę. Konsumuje 120, no to może się przydać. Spróbujmy tego użyć. Odbezpieczmy sigil. I sprawdzimy, jak to, co stworzyłem, będzie działało. W praktyce. Zbieramy tutaj ważne rzeczy. Oho. Widzę, że przed nami to piekielne narzędzie nekromantów. I myślę, że spotkanie z tym, które zapowiada się na dłużej, zostawimy sobie na następną okazję. Pod warunkiem, że nadal będziecie mieli ochotę to oglądać. Jeśli tak, to oceniajcie, komentujcie. A ja pozdrawiam was bardzo serdecznie i do rychłego zobaczenia w historiach maga, tak będzie ładniej.